Jest pogodny marcowy dzień, ulica Chmielna. Do budynku wchodzi młoda dziewczyna z blond warkoczami, wystarczająco długimi, by na nich usiąść, jak wspominano. Ma na sobie ubranie polskiej chłopki, buzie dziewczęcą, oczy duże, jasne, głos dziecinny. Puka do drzwi jednego z mieszkań i mówi, że sprzedaje mleko. Gdy w końcu gosposia otwiera, do mieszkania dziewczyna wkracza z kilkoma mężczyznami. Padają strzały. Niuta i jej kolega ze grupy likwidują trzech agentów gestapo. Kiedy okazuje się, że jeden z nich przeżył i leży w szpitalu w Alejach Jerozolimskich 57, kobieta, ubrana tym razem w fartuch lekarski, wchodzi do izolatki. Najpierw strzela do policjanta chroniącego pacjenta, a następnie zabija rannego agenta.